Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek jest poświęcony Hornetowi produkowanym przez Anvil Aerospace. Jest on głównym myśliwcem wielozadaniowym używanym przez siły zbrojne UEE. Ze względu na jego popularność dorobił się wielu wariantów, które w tym wideo omówimy. Z wyjątkiem jednego modelu są to dość małe myśliwce jednosiedzeniowe, stworzone do radzenia sobie z każdym wyzwaniem. Hornety jako statki charakteryzują się dużą uniwersalnością, która przekłada się na dobrą siłę ognia, zwrotność, szybkość, jak i wytrzymałość. Ich bronie są umieszczone albo na wieżyczce, albo na gimbalach, co pozwala na celowanie bronią niezależnie od kierunku, w którym skierowany jest statek. Modele, które tu omawiam, w założeniach są modelami przeznaczonymi do użytku cywilnego, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyposażyć je w sprzęt do poziomu militarnego. Pierwszym modelem jest F-7C Hornet, czyli Hornet w wersji podstawowej. Domyślnie posiada dwa szybkostrzelne działka laserowe CF-117 Badger oraz zestaw 8 najmniejszych rakiet. Posiada również miejsce na zamocowanie tarczy 4 poziomu, ale domyślnie zamocowana jest dwustrefowa tarcza 2 poziomu. Jako moduł dodatkowy posiada kontener, w którym możemy transportować towar, ale ma on tylko 13 jednostek pojemności, więc nie należy go traktować jako statku transportowego. Cena podstawowa Horneta wynosi $110 plus VAT, czyli około $135. Ten model można kupić również z paczką startową kosztującą $125, czyli za $154 z VAT-em. W tym miejscu warto wspomnieć, że jeżeli ktoś planuje kupić dowolny wariant Horneta i jest to jego jedyny statek, to bardziej opłaca się kupić paczkę startową z Hornetem niż na przykład Aurorę czy Mustanga, ze względu na to, że dostajemy dłuższe ubezpieczenie oraz więcej pieniędzy w paczce startowej. Drugi model to F-7CS Ghost. Jest to specjalna wersja Horneta, która została wyposażona w specjalny pancerz, silniki, tarczę oraz generator, pozwalające jak najmocniej ograniczyć emisję ze statku. Dzięki temu statek będzie ciężej wykryć, jak również ciężej namierzyć rakietami. Wykonane zmiany przekładają się jednak na wydajność tych elementów. Zarówno tarcze, jak i pancerz są słabsze od swoich odpowiedników w wersji podstawowej. Wariant ma to samo uzbrojenie co wariant podstawowy, jednak nie posiada dodatkowego modułu. W jego miejscu znajduje się tylko zaślepka, która maskuje miejsce, w które można ewentualnie włożyć inny moduł. Bazowo ten model kosztuje $125, czyli około $154 z VAT-em. Trzeci model to F-7CR Hornet Tracker. Jeżeli Ghost stara się jak najmocniej ukryć, to ta wersja jest jego najpoważniejszym przeciwnikiem. Tracker został wyposażony w dodatkowy moduł Will-O-Wisp. Jest to moduł radarowy, mający za zadanie znalezienie wszystkiego, co stara się ukryć. Ten model będzie pozwalał znacznie łatwiej znaleźć ukrywające się statki, jak również wykryć przeciwnika ze znacznie większej odległości. Na pewno każda flota powinna mieć tego typu statek, służący za skauta bądź po prostu radar. Statek jest również reklamowany jako mobilna baza dowodzenia. Ponieważ jednak ta mechanika nie została jeszcze wprowadzona, ciężko ocenić, na czym dokładnie ma polegać jego przewaga. Jeżeli chodzi o bazowe uzbrojenie i moduły, statek jest wyposażony tak samo jak wersja podstawowa. Ten model kosztuje $140, czyli $172 z VAT. Zanim przejdę do najciekawszego z wariantów, muszę wspomnieć o F-7C Hornet Wildfire. Jest to standardowy Hornet w wersji podstawowej, który został wyposażony w dwa działka balistyczne GT-870 Tarantula, zamocowane na stałe na skrzydłach, oraz wieżyczkę zawierającą dwa lasery 2 poziomu M4A. Model posiada również unikatowe malowanie. Nie różni się jednak niczym od standardowego Horneta i można dokładnie taki sam statek złożyć ze zwykłego Horneta. Jego przewagą jest unikatowe malowanie, którego nie będzie można kupić inaczej niż kupując statek. Wariant kosztuje $175, czyli $215 z VAT i w mojej ocenie kompletnie nie jest wart tych pieniędzy. Ostatnim z dostępnych statków jest F-7CM Super Hornet. W przeciwieństwie od poprzedników, nie jest to wariant tego samego statku. Został zbudowany całkowicie od nowa i pomimo, że posiada ten sam kształt, to jest statkiem dwusiedzeniowym. Jest to statek cięższy od standardowych Hornetów, ale zostaje to wynagrodzone przez lepszy pancerz, tarcze, standardowe uzbrojenie, jak również nieco większe możliwości rozbudowy. Standardowo Super Hornet wyposażony jest w dwa działka laserowe 2 poziomu M4A, zamocowane na gimbalach. W małej wieżyczce pod kabiną ma dwa laserowe działka szybkostrzelne 1 poziomu CF-007 Bulldog.
Główna górna wieżyczka posiada dwa szybkostrzelne działka drugiego poziomu CF-117. Warto wspomnieć, że wieżyczka górna może być kontrolowana zarówno przez pilota, jak i drugiego pilota, co może mieć duże znaczenie w czasie walki. Pełen potencjał tego rozwiązania będziemy mogli jednak docenić dopiero, gdy zostanie poprawiona mechanika obsługi wieżyczek. Na ten moment ta dodatkowa siła ognia jest dla nas bardzo cenna. W domyślnej konfiguracji Super Hornet posiada 4 działka drugiego poziomu oraz 2 działka pierwszego poziomu. Każdym z nich jest w stanie poruszać niezależnie od kierunku lotu. Jakby tego było mało, Super Hornet ma zamontowaną silną tarczę czterostrefową, która chroni go skuteczniej niż dwustrefowe tarcze stosowane w pozostałych modelach. Jest to maszyna zagłady. Jednak nie jest bez wad. Dodatkowa waga modelu powoduje, że nie porusza się on tak zwinnie jak jego mniejsi bracia. Nadal jest to myśliwiec, jednak pewne manewry mogą być trudniejsze do wykonania niż w zwykłym Hornecie. Jest również o 2 metry dłuższy od zwykłego Horneta, co czyni go większym celem. Niemniej jest to maszyna, która została zbudowana do przejmowania kontroli nad polem walki i świetnie sobie z tym radzi. Domyślnie statek posiada jump drive, co pozwala mu na przemieszczanie się pomiędzy systemami. Pozostałe modele go nie posiadają, ale mają możliwość rozbudowy o ten element. Ten model kosztuje $165, czyli $203 z VAT i podobnie do Wildfire'a dostępny jest tylko w czasie specjalnych okazji. Ostatnim modelem z serii jest F7A Hornet. Jest to model, który nie został jeszcze oddany do użytku i w przeciwieństwie do pozostałych jest myśliwcem wojskowym. Jest to również model, który nie będzie miał możliwości założenia jump drive, jako że jest to myśliwiec z założenia funkcjonujący z pokładu lotniskowca. Uzbrojony jest w 2 działka drugiego poziomu więcej, co czyni z niego bardzo niebezpiecznego przeciwnika. Posiada również odrobinę lepszy silnik oraz zaawansowane tarcze. Prawdopodobnie będzie to bardzo dobry myśliwiec i niebezpieczny przeciwnik. Warto wspomnieć jeszcze o slocie na moduły, który jest unikatowy dla tej serii. Obecnie wiadomo, że w miejscu na moduł można umieścić zaślepkę, nie dającą nic poza wyglądem, kontener na towary, posiada niską pojemność na 13 jednostek, może jednak dawać możliwość przewiezienia cennego towaru znacznie szybciej i bezpieczniej niż dedykowanym statkiem transportowym. Kolejnym elementem jest radar Will-O-Wisp, znacznie powiększający zasięg radaru oraz pomagający wykrywać statki w technologii stealth. Podejrzewam, że w przyszłości będzie również przyspieszał namierzanie rakietami, ale na razie jest to czysta spekulacja. Wieżyczka obrotowa zawierająca 2 działka drugiego poziomu, znacznie powiększająca właściwości bojowe naszego statku. Na koniec jest zaślepka z uchwytem fix na działko czwartego poziomu. Osobiście odradzam stosowanie tej zaślepki ze względu na to, że działo czwartego poziomu posiada dużo wolniejsze pociski od działek pierwszego i drugiego poziomu. To powoduje, że stosowanie wszystkich broni naraz staje się praktycznie niemożliwe. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wieżyczki obrotowej z 2 działkami drugiego poziomu, ze względu na to, że mamy w tym momencie spójną szybkość pocisków i końcowy efekt takiej konfiguracji będzie dla nas dużo lepszy. Każdy z tych modułów można zamontować do dowolnego modelu. Jedynym ograniczeniem jest posiadanie tego modułu. To oznacza, że na obecnym etapie, jeżeli posiadamy Super Horneta i Ghosta, to możemy z Super Horneta przełożyć wieżyczkę do Ghosta, przez co statek zyska mocno na sile ognia, pozostając nadal zwinnym i posiadając małą sygnaturę. Co prawda wymieniłem tu wiele modeli, ponieważ tak czyni RSI, to jednak muszę podzielić się swoimi przemyśleniami. Tak naprawdę są tutaj 3 modele. Zwykły Hornet F7C, F7CM Super Hornet oraz F7A Hornet. Pozostałe warianty będzie można złożyć w grze. Co prawda w tym momencie nie mamy możliwości wymiany pancerza, co czyni Ghosta unikatowym, to jednak CIG zapowiada, że będzie można dowolnie modyfikować swoje statki. To oznacza, że mając podstawowego Horneta, będzie można go przerobić na dowolny wariant, kupując odpowiednie modyfikacje w grze. Malowania statków mogą jednak być nadal unikatowe, więc jeżeli komuś zależy na czarnym malowaniu z Ghosta albo pomarańczowym z Wildfire'a, to prawdopodobnie będzie musiał zakupić ten model. Na koniec zapraszam do skorzystania z kodu podanego pod filmem. Za skorzystanie z niego w czasie rejestracji konta na RSI otrzymacie $5 do wykorzystania w sklepie Voyager Direct. Zapraszam również do odwiedzenia strony oraz forum naszej organizacji, do której link znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.